Mateusz, na samym początku naszej rozmowy muszę powiedzieć, że Julia Winiawa cię już trochę wyręczyła, bo opowiedziała mi o filmie, ale nie opowiedziała mi o scenach erotycznych waszych. Jak ty je wspominasz? No to ja chyba też nie powinienem, skoro ona trzymała język za zębami. Nie, bo nam się czas skończył. To nie jest tak, że trzymała język za zębami. Czas się skończył, nie było czasu. No ale wiesz, jak o wszystkim opowiemy, to widzowie nie będą chcieli. No ale wiesz, o twoich odczuciach bym chciał porozmawiać. Jak to było? No wiesz, to są zawsze trudne sceny do zagrania. No i staramy się do nich podejść jak najbardziej profesjonalnie. Tutaj też ważne jest, żeby ekipa zachowała skupienie, nie było jakichś żartów, wygłupów podczas kręcenia takich scen, bo to jest zawsze, wiesz, pewnego rodzaju obnażenie się przed kamerą, co jest zawsze wymagające od aktora. Ja zawsze staram się moim partnerkom albo partnerom, w zależności od tego, w jakim filmie gram, stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki i pokazać im, że mogą mi zaufać w takich scenach i że podchodzimy do tej sceny jak do każdej innej sceny, która jest do zagrania, bo mam wrażenie, że sceny erotyczne są po to, żeby popchnąć akcję dalej, że mają coś spowodować w filmie, że nie są tylko po to, żeby zrobić wrażenie, bo tak to jest w filmach erotycznych. Tylko po to, żeby gdzieś tam ta akcja się rozwinęła. To jest, wiesz, jednak miłość fizyczna też jest pewną formą dialogu, no, rozmowy, jakby bliskości. Więc, wiesz, to jest trochę taki dialog często bez słów. Nie jest tajemnicą, że ty jesteś profesjonalnym aktorem, Julia, amatorską aktorką. Jaką ona jest partnerką? Widać to, że tam nie ma szkoły, to nie jest pytanie chamskie. Tylko po prostu chciałbym się dowiedzieć, czy to czujesz, czy nie czujesz tego. Czy jest już tak, wiesz, doświadczona, że... Każdy ma inną drogę. Mi Akademia Teatralna bardzo dużo dała, bardzo się w tej szkole rozwinąłem. Julia zaczęła dużo wcześniej niż ja, więc łapała to doświadczenie pracując przed kamerą, mając różne wyzwania. Wiesz, non-stop jest nagrywana u siebie na swoich mediach społecznościowych, więc ona jest tak obyta z kamerą, że mam wrażenie, że ona już pewien etap przeskoczyła, że rzeczywiście może szkoła teatralna nigdy nikomu nie zaszkodziła. Taka jest moja opinia, ale moim zdaniem ona już na to nie ma czasu i rzeczywiście ma ogromny talent. Wkurza mnie, jak czytam, jak ktoś pisze, że jest inaczej, bo to jest strasznie niesprawiedliwe i krzywdzące dla niej, bo ma piękny głos, naprawdę niesamowite poczucie rytmu, dużą wrażliwość, taką dużą mądrość aktorską, zaskakującą jak na to, że ona jest bardzo młodą dziewczyną. A mam wrażenie, że ludzie mają w stosunku do niej jakieś naprawdę straszne wymagania i zapominają o tym, że ona jest naprawdę jeszcze młodziutka, a przy tym, co ona osiągnęła, co robi, jaką ma w sobie taką, nie wiem, jakiś spokój, rozsądek przy tym wszystkim, to dla mnie, ja jestem pod wrażeniem tego, jak ona pracuje.